dynie bardzo obrodziły w tym roku. Może nawet za bardzo. Co właściwie można zrobić z taką ilością dyń? Jakieś pomysły? Ja nie mam, ale podpytam swoich fanów. A sama nie możesz pomyśleć? A co to ma znaczyć? Wiesz, bo ty zawsze pytasz Pipersów o zdanie. Może powinnaś więcej ufać sobie i wymyślać własne koncepcje. Łatwizna. Ja zaraz coś wymyślę, już za chwilę. Prawie mam ten pomysł. Sekunda, zaczekaj. Sparki, dyniowe karoce są naprawdę super. Tylko że przepis 927 kodeksu Zatoki mówi, że pojazdy nie mogą być produkowane z warzyw. No co? Takie jest prawo. W tej dyni to jest super luksus. Na szczęście Sparki potrafi odwrócić ten czar. Dla niego to łatwizna. Słuchajcie, możemy z dyń upiec gigantyczne placki i zrobić konkurs ich jedzenia. To będzie bułka z masłem. Ciasto z masłem? Tak czy siak brzmi pysznie. Co się dzieje? Czemu to się zrobiło tak dyniowo? Halo? Słyszycie? Halo? Moje Pipersi! Wiesz, bo ty zawsze pytasz Pipersów o zdanie. Nie, chwila! Sama sobie poradzę. Zip nie ma racji, ja wcale nie potrzebuję swoich fanów. Jestem całkowicie niezależna! To już ostatnia dynia. Bocie, Mak Piekatonie, pora zacząć piec! To finałowa runda w pierwszym corocznym konkursie jedzenia dyniowych placków. Zostało dwoje zawodników. Serwujcie te wypieki! Ale aromat! Ostatnie słodkości na dziś. Nigdy nie planowałam udziału w konkursie jedzenia placków. A już na pewno nie jako placek. Muszę się stąd wydostać. Ojej! Jakie grube ciasto! Pierwszy kucyk, który zje cały placek, wygra! Gotowi? Czas? Wygląda pysznie. Start! Czas? Nie! Stop! Nie! Jedz mnie! O, co tu się wyrabia? Co? Placek zombie! Zomplacek! Zomplacek? Pauzi, to ty? Zomplacek! Nogi! Ratuj się, kto może! Dobrze radzę! Hit, na tym to daleko nie ucieknie. O tak! Słusznie! Ratuj się, kto może! Placek zombie! On zna moje imię! Hej, już gdzieś widziałam ten kopytkiur. Pip, to ty? Wow, niezłe wejście! Byłaś uwięziona w tym placku? Czemu nie wezwałaś pomocy? No nie wiem. Może dlatego, że ktoś uważa, że ja zawsze proszę o pomoc? Auć. Pip, przepraszam, że to powiedziałam. Nie chciałam. Nie ma sprawy. Cóż, sama sobie poradziłam, jak widać. Zero pomocy. No to fakt. Żaden inny kucyk nie wpadłby na tak przedziwny pomysł. Tak, mega pomysły to ja lubię. Koniec. Ogłaszam, że Rufus jest zwycięzcą pierwszego w historii i ostatniego konkursu jedzenia placków. Ha? Nie fair! Mój placek zbiegł!